co będzie. Właśnie. Czy Głuszyca wodami termalnymi stoi? Wiertnica ruszyła. W czerwcu dowiemy się, jaką temperaturę ma woda pod Głuszycą, a od tego zależy, do czego może zostać wykorzystana. Może posłużyć na przykład do ogrzania mieszkań, czy też do celów rekreacyjnych. Najpierw wykonano 13 odwiertów próbnych i wytypowano miejsce do odwiertu prawdy. Sprzęt przywieziono do Głuszycy już w lutym. Stanowiło to poważne wyzwanie logistyczne, by na miejsce dowieźć tak wielką wiertnicę. Później zainstalowano sprzęt, by dziś ją uruchomić. Tylko pewnie mój upór doprowadził do tego, co stoi za mną, bo wiecie, że pierwszy projekt niestety przepadł. Dopiero drugi projekt, który złożyliśmy, dostał odpowiednią ilość punktów i stosowne dofinansowanie, które będzie mogło pokryć w 100% koszty tej inwestycji. To jest największa inwestycja w historii Głuszycy na ten czas. Wiertnica Crown DSS-1000 ma dwa silniki o mocy 500 koni mechanicznych każdy. Wiertło składa się z ponad 260 elementów, które będą sukcesywnie dołączone, gdy odwiert będzie coraz głębszy. Sam odwiert będzie miał 2,5 tysiąca metrów. W cieplicach wody geotermalne są czerpane z głębokości 1800 metrów, a ich temperatura wynosi 87 stopni. Prace potrwają do czerwca, prowadzone będą całą dobę. Odpowiedzą na pytanie, jaką temperaturę ma woda, a od tego zależy, do czego może zostać zastosowana. Jak tłumaczy burmistrz Głuszycy Roman Głód, może posłużyć do ogrzewania mieszkań, jeśli będzie jej dostatecznie dużo i będzie miała wysoką temperaturę, a przy mniejszych ilościach można ją wykorzystać do działań rekreacyjnych i uzdrowiskowych. To jest tak naprawdę projekt, który powstał między wszelakimi podziałami. A więc wszystkie siły polityczne pomagały nam w tym, aby Głuszyca dostała pieniądze. Prace będą kosztować 17 milionów złotych. 15,5 miliona pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli okaże się, że woda ma wystarczającą temperaturę, na przykład by ogrzewać mieszkania w Głuszycy, potrzebny będzie drugi odwiert, bo woda musi pracować w obiegu zamkniętym. Na to, jak zapewnia burmistrz Roman Głód, są przygotowane pieniądze w ZIT aglomeracji wobrzyskiej. Wszystko jednak zależy od odwiertu, a do samej eksploatacji jeszcze daleka droga.